Witam serdecznie. Z tej strony Transdimensional One. Powracamy do XCOM 2 Long War 2 i do naszej długiej wojny. W poprzednim odcinku ukończyliśmy misję, opisując się niesamowitym szczęściem, a w tym rozpoczniemy próby zarządzania naszym naszymi drużynami. O, w ten sposób to ujmijmy. Tak jak wspominałem z końcem poprzedniego odcinka, w tym modzie bardzo ważne jest posiadanie wielu drużyn gotowych do walki, gotowych i przygotowanych na różnorakie przeciwności, które pod nasze nogi rzucać będą obcy. Potrzebujemy... Sądzę, że w tej turze wyszkolimy sobie dwóch Ranger, jak oni się zwą tutaj w tłumaczeniu. Dwóch łowców, którzy od tej pory będą naszymi domyślnymi strażnikami bezpiecznych przystani, ponieważ chciałbym zarówno szturmowcę, jak i artylerzystę naszych odzyskać. Choć artylerzysta z minus 10 punktami obrony odrobinkę mija się z celem. Być może go tutaj jednak zostawię. Będę musiał o tym sobie pomyśleć. Na pewno będę chciał jeszcze jednego Shinobiego. Każda drużyna bezwzględnie musi posiadać Shinobiego albo snajpera, ale snajperzy otrzymują tą zdolność dopiero na wyższym poziomie, więc najprawdopodobniej teraz będziemy się trzymać tylko i wyłącznie Shinobich. I zastanówmy się, który z naszych żółtodziobów najlepiej nadaje się na Shinobiego. Od razu podpowiadam wam, moi drodzy, że Shinobi to zazwyczaj osoba z niskim współczynnikiem do trafienia, ponieważ używa miecza, który liczy się na inny sposób, z wysoką mobilnością, dobrze jest widziana wysoka pula uniku oraz niezbyt niska ilość punktów wytrzymałości. Doran Robertson wygląda mi na bardzo shinobią, tylko ta ilość punktów życia mnie odrobinkę niepokoi. Dobrze, czyli Robertson, pani Doran Robertson będzie naszym kolejnym shinobim. Doran Robertson, Shinobi. Okej. Dalej. Nie dowództwo, tylko zbrojownia, zobacz żołnierz. Dalej, jeżeli chcielibyśmy stworzyć nową drużynę, to mamy tak, dwóch łowców. Jeden przejdzie do nowej drużyny. Mamy artylerzystę. Być może będziemy chcieli jeszcze jednego... Tak, teraz najprawdopodobniej albo grenadier, albo artylerzysta i skłaniam się lekko w stronę artylerzysty, bo mimo wszystko nasz grenadier ranny w pierwszej misji za 7 dni do nas wróci. Trening trwa... Ile trwa trening? Trening również trwa 7 dni, więc idealnie się tutaj to złoży. Potrzebujemy więc artylerzysty, czyli osoby wykorzystującej karabin maszynowy w celu
jakby to ująć, kreacji ognia zaporowego. Umknęło mi właściwsze słowo. Dobrze więc, dobry artylerzysta powinien posiadać przeciętną zdolność do trafienia w cel, czasem mu się to przydaje, wysoki bonus do ukrycia, ponieważ jeżeli artylerzysta prowadzący ogień zaporowy zostanie trafiony, wówczas ogień zaporowy zostaje anulowany. Tym samym tylko taka niska ilość ruchu mnie tutaj dość niepokoi, ponieważ artylerzysta powinien być w stanie również się w miarę rozsądnie przemieszczać. 65 do trafiania, 13 ruchu. To mi wygląda na sam nie wiem kogo. Altlerzysta 4 punkty, 7 punktów, 64, 15. Najprawdopodobniej to byłby lepszy. Wydaje mi się, że Victor Sanchez będzie dobrym artylerzystą. Okej, nie będę się tutaj dłużej nad tym zastanawiał. Panie Sanchez, jest... ma pan rozkaz stawienia się na trening. Zostanie pan artylerzystą. Zostawmy to na razie i przemieśćmy się tutaj, na tą realną planszę naszych zmagań. Rozpocznijmy skanowanie. Dokonaliśmy udanej sekcji zwłok żołnierza Adventu. Zobaczmy, czego się o nim dowiedzieliśmy. Wiemy, że ukrywają się za maskami, ponieważ wyglądają zupełnie inaczej niż ludzie, żeby nie straszyć cywili. Dowiedzieliśmy się tyle, że jesteśmy w stanie stworzyć nowy budynek, który pozwoli nam eksperymentować z nowatorskim sprzętem. Radio ruchu oporu. To jest dobre pytanie. Czy my już to chcemy? Raczej jeszcze nie. Możemy przetworzyć zwłoki na przydatne materiały, ale na razie tego nie potrzebujemy. Tylko, że nie mamy naukowców, nie mamy minerałów, nie mamy za bardzo niczego. Możemy rozpocząć podstawowe badania, które pozwolą nam ominąć braki, jeżeli chodzi o ilość naukowców. I to chyba będzie jedyna możliwość, jaka nam została. Moglibyśmy zająć się materiałami hybrydowymi, ale nie mamy wystarczającej ilości kompozytów, tudzież stopów obcych. Dobra, na razie zajmij się podstawowymi badaniami, a my musimy teraz mieć olbrzymią nadzieję na to, że uda nam się odnaleźć jakiegoś naukowca. No i proszę bardzo, ewakuuj VIP-a. Czyli znów mamy zadanie tego samego typu, o którym mówiłem wcześniej. I nawet nie mamy Shinobiego, który mógłby to za nas zrobić. Potrzebujemy tego. Naprawdę bardzo potrzebujemy naukowca, ale nie wiem, w jaki sposób moglibyśmy to do tej misji w ogóle podejść. Niepotrzebnie wysłałem aż tak wielu żołnierzy na inne misje. Musielibyśmy użyć specjalisty. Moglibyśmy odwołać na chwilę artylerzystę i szturmowca z jako doradców, tylko też mamy jedynie 4 dni. Tym samym przy założeniu, że wysłalibyśmy 4 żołnierzy, załóżmy, że wyślemy 4 żołnierzy.
Czas misji wyniesie najprawdopodobniej około 5 dni. Teraz przydzielę po prostu żółtodziobów, aby odpowiadała ilość żołnierzy, jaką chcemy wysłać. Zmieścimy się. Wysyłając 4 żołnierzy, zmieścimy się w podanym limicie czasu, ale aktywność obcych jest tylko bardzo niska. Tym samym 100% infiltracji to będzie odrobinkę za mało. Będziemy musieli zużyć intel, pakiety wywiadowcze, naszą wiedzę o ruchach przeciwnika, aby zwiększyć stan infiltracji. I tak musimy zrobić, moi drodzy. Dokładnie tak musimy zrobić. Nie ma innej drogi przed nami. Musimy odwołać doradców z naszych placówek, co nas niestety odrobinkę zaboli, ale nie ma przed nami innej drogi. Musimy wysłać naszą drużynę, która czysto teoretycznie powinna być w stanie pomyśleć o niezginięciu na samym w momencie, gdy rozpoczyna się misja. Przede wszystkim nie możemy sobie pozwolić na zabranie SMG, potrzebujemy karabinu szturmowego, potrzebujemy apteczki, potrzebujemy granatu dymnego oraz potrzebujemy pancerza ceramicznego na tobie. Dobra. Jeżeli chodzi o artylerzystę, to pancerz i zwykły granat odłamkowy. Czyli tak, mamy jedną apteczkę, jeden granat dymny, garść granatów i granatów hukowo-błyskowych, bardzo niską mobilność i zaledwie 4 osoby, które nie będą w stanie zinfiltrować tej misji do końca. Zużyjemy pakiety wywiadowcze. Powinno nam się to czysto teoretycznie mieć szansę udać. Nie mamy za bardzo innej możliwości. Dramatycznie potrzebujemy tego naukowca. I wracamy do skanowania. Okej, co tym razem? No, na tą misję na pewno się nie wybieramy, za mało czasu zostało. Więc bardzo się cieszę, że nie musimy rozważać tego. Dobra. Moglibyśmy spróbować nawiązać kontakt. Bo i tak na razie skanowanie mija się z celem. Moglibyśmy na... Dobra, pozwolimy im skanować i nie możemy nawiązać kontaktu, ponieważ musimy zachować intel, będę tak na to mówił w skrócie, intel, czyli nasze pakiety informacyjne, w celu zwiększenia stanu infiltracji misji. Skanujemy dalej. Mamy 100% infiltracji, jeszcze jeden dzień i 2 godziny, czyli najprawdopodobniej będziemy na około 115-120% infiltracji. Zwiększenie tego 75 da nam 200% idealnie. Okej. Czy faktycznie potrzebujemy aż tak bardzo zwiększyć? Zobaczymy jeszcze. Na razie czekaj z tym. Masz pozwolenie, aby skanować dalej. Okej, mamy 134% infiltracji. Mamy jednego Shinobiego i jednego specjalistę. Ilość wrogów jest na poziomie ekstremalnie niski. Wróg jest podatny.
Większa ilość infiltracji oznacza, że wróg będzie w stanie zobaczyć nas z mniejszy. Inaczej, im więcej infiltracji, tym mniejszy zasięg wzroku wroga. I to jest jedyny bonus, jaki osiągniemy. Koszt. Koszt to jest 25 jednostek informacji. Sądzę, że zaryzykujemy i rozpoczniemy misję bez przyspieszenia infiltracji. Rozpocznij misję. No dobrze, zobaczymy, jak wielki błąd popełniłem. A, nie mamy specjalisty, mamy technika. Koniec końców wysłałem technika, ponieważ specjalista był zbyt wolny. Nasz specjalista wyruszył z kolei na misję eskortowania naukowca. To jest pani technik. Plująca ogniem i strzelająca rakietami z oczu. Tudzież jakkolwiek. Podejście do tej misji jest zbliżone do naszej drugiej misji. Mamy wystarczającą siłę ognia, jeżeli wróg będzie wystarczająco słaby, możemy również zniszczyć jedną grupkę oponentów. Ale najprawdopodobniej będziemy się starali zrobić to raczej w stylu naszej przedostatniej misji, znaczy ostatniej, którą wykonaliśmy, czyli uniknąć jakiejkolwiek konfrontacji z wrogiem. Okej, pani. A tak, to jest jeden żółtodziób i jeden członek ruchu oporu. I my mamy ich wydostać. Super! Jeżeli jeszcze drzwi byłyby w jakimś osłonnym miejscu, nie widzimy tego budynku, nie wiemy jeszcze, gdzie dokładnie są drzwi. Ale wygląda mi to na zasięg jednego pełnego podwójnego ruchu. Dobra, zacznijmy od przemieszczania się tutaj. Możesz zeskoczyć? Tędy możesz zeskoczyć. Dobra. To przemieść się tutaj najpierw. Okej, cieszę się, że nie zaskoczyłem. To powiedz mi, mój drogi, jaki jest zasięg wzroku tego drona? Nie wiesz tego. Z jakiegoś powodu podgląd się nam zbugował troszeczkę. I nie możesz zaskoczyć. A, możesz zaskoczyć tutaj sobie. To podbiegnij i rzuć okiem na tę stronę. Mamy 14 tury, nie musimy się tak spieszyć. Możemy dużo spokojniej do tego podejść. Sądzę, że wypadałoby. Przebiegnijmy się tutaj. Czemu? Możemy postarać się obejść odrobinkę mapę od lewej strony. Poza tym ten dron mnie niepokoi. On może zacząć patrolować w dowolnym kierunku i nas odkryć. Okej, patroluję sobie w prawo, tym nie musimy się przejmować w takim wypadku. Możemy sobie skoczyć tutaj, mam nadzieję, że nie ma żadnych cywili na dole. Okej, nie ma. Możemy... kolejny dron, co oznacza, że te grupki wrogów właściwie powinny być odrobinkę mniej liczne. Tamten dron patrolował w dół, najprawdopodobniej możemy bezpiecznie przemieścić się. Tutaj? Sam nie wiem. Ten dron mnie odrobinkę niepokoi. Spróbujmy przemieścić się... tutaj. Position confirmed. Okej, grupka obcych. Teraz będziemy chcieli... ta grupka obcych jest niebezpiecznie blisko. Mogą podejść zbyt blisko.
aby mi to pasowało, spróbujmy przemieścić się tutaj. Teraz musimy liczyć na dwie rzeczy, że ta grupka nie pójdzie prosto na nas, a grupka na dachu, niebezpiecznie. Ale wiemy już, prosto na nas idą. Dosłownie prosto na nas. Nie wiem, czy będziemy w stanie się od nich odsunąć. Ledwie. Absolutnie ledwie. Poruszyliby się jeszcze o jedno pole dalej, już nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. Wiemy, że jedna grupka jest na dachu, nie wiemy, gdzie się przemieścili. Chcielibyśmy uzyskać więcej wiedzy na ten temat, czyli powiedzmy, skoczymy sobie tutaj. Nadal ich nie widzimy. Sądzę, że najbezpieczniejszą opcją będzie przemieszczenie się tutaj, przy założeniu, że ten dron powinien znajdować się gdzieś tutaj. Nawet jak zacznie wracać w naszą stronę, będziemy mieli turę na reakcję. Czyli najprawdopodobniej ten patrol znajduje się tutaj, jeden patrol znajduje się na dachu. Tym samym chciałbym się skryć tutaj. Zobaczymy, czy to jest dobra decyzja. Dalej, nasz Shinobi ma dość dużo ruchu. Jak widzicie, gra mówi nam, że nie będziemy wykryci. Jeżeli okaże się, że nagle znikąd zostaniemy wykryci, to zwyczajnie wczytam grę i obejdę to. Nie mam zamiaru bawić się z bugami, a bugi z linią wzroku są bardzo częste. Więc jeżeli teraz zostaniemy odkryci, mimo że nie powinniśmy zostać odkryci, to obejdę to za pomocą konsoli. Tak, żebyśmy byli na jednolitej stopie, żebyśmy wszyscy wiedzieli, na czym stoimy. Okej, okay. Patrol ten się odbinkę odsuwa. Dron też odbinkę się od nas odsuwa. Ten patrol najwyraźniej przemieszcza się gdzieś w dół. Czyli powinniśmy być w stanie... doskoczyć sobie do drzwi. Otworzyć je. I przemieścić się... Dach powinien być już bezpieczny przez chwilę. Być może przemieszczę się teraz na dach właśnie. Albo po prostu skryję się tutaj. To powinno być wystarczająco bezpieczne miejsce. Okej, z kolei nasz Shinobi. Bo Shinobi, jeżeli to nie Shinobi otworzy drzwi, to Shinobi cały czas będzie skryty. Tym samym możemy przemieścić naszego Shinobiego tak, aby mieć na oku inne grupki obcy. Okej, czyli wiemy, że mamy jeszcze wieżyczkę na tej mapie. I wieżyczka będzie miała wygląd w... Wieżyczka będzie miała wygląd w to, gdzie... na tą ścieżkę, którą będą uciekać cywile. I jednak ten punkt jest dalej niż mi się wydawało. Jest w zasięgu ruchu, ale naszych żołnierzy. A nasi żołnierze naprawdę bardzo, bardzo szybko się przemieszczają. Tym samym cywile prawie na pewno nie będą w stanie sobie z tym poradzić. Chcę otworzyć drzwi, wyjrzeć na zewnątrz. Zamknąć drzwi.
Wieżyczka ma 4 punkty życia i 6 punktów pancerza. To oznacza, że my, mając szansę zadać ile? 7 punktów obrażeń, mamy około 2 trzecie szansy po trafieniu na zniszczenie wieżyczki. Dodatkowo mamy 68% szansy na to, że trafimy ją za dużo mniej, a 78%. Dobra, nie będę udawał, że rozumiem matematykę. Zwyczajnie wyjaśnię wam grupkę obcych tutaj. W następnej turze spróbujemy zhakować i zobaczymy, co się dalej będzie działo. Zobaczymy, jaki zasięg ruchu będą mieli nasi cywile. Bo nasz shinobi i nasza specjalistka będą w stanie się ewakuować. Zobaczymy, co... Oj, jeszcze ta grupa patroluje w naszą stronę. Shinobi nie może się ruszać, bo zostanie odkryty. Jak widzicie, nasza specjalistka ledwie jest w stanie się przemieścić tak daleko. Przy odrobinie szczęścia nasi cywile będą w stanie doskoczyć tu i tu. Ten dron nie powinien być w stanie dolecieć wystarczająco daleko. Dobra, spróbujemy zhakować i spróbujemy się ewakuować. Jeżeli się nie uda, to będziemy mieli pewien problem. Mamy 1% szansy. Dawaj, dawaj, dawaj. No jak mogło ci się to nie udać? Cały 1% szansy. Dobiegniesz, kurde. Tego się obawiałem. Jeżeli wyjdziemy tutaj, to wieżyczka nas nie zauważy, bo wieżyczka nie jest w stanie patrzeć bezpośrednio na dół. Czyli jeżeli podejdziemy tutaj, naszym cywilem, to też nie powinniśmy zostać zauważeni przez ten oddział. Jeszcze. Możemy podejść tutaj i następnie, czysto teoretycznie, być może w następnej turze powinno nam się udać ewakuować tych cywili. Bardzo mi się to nie podoba. Dobra, czyli najpierw ten cywil, który jest w stanie podejść najdalej. Jak widzicie, jeżeli podejdziemy tutaj, gra twierdzi, że nie zostaniemy zauważeni. Okej. Prawie na pewno ta osoba, tej osobie nie uda się ewakuować. A ty jesteś w stanie dobiec na miejsce, nawet jeżeli nic nie zrobisz. Dobra. Czyli w tej turze nie aktywujemy jeszcze przeciwnika. W tej turze nie aktywujemy. I niestety, zostaliśmy zauważeni. Tego się spodziewaliśmy. Ale dzięki temu, że stało się to w ich turze... To przeciwnik nie jest w stanie zareagować wystarczająco szybko. Okej. Niestety, wiedzieliśmy również o tej wieżyczce, nic na to nie poradzimy. Teraz pytanie. Czy ja jestem w stanie zrobić coś z tymi żołnierzami? Czy ja chcę ryzykować dla jednego cywila? Dron będzie w zasięgu. Praktycznie nie ma szansy, aby ta osoba się ewakuowała. Nie narażę życia moich żołnierzy dla jednego członka ruchu oporu. Niestety. Ta osoba... będzie miała swoją szansę, ale ta szansa jest absolutnie minimalna. Potrzebujesz dwóch pól. Jeżeli
przemieścisz się tutaj, jeżeli przemieścisz się tutaj albo tutaj, to cały czas dojebie cię ten dron. Jeżeli przemieścisz się za połowiczną osłonę, to ze znaczną szansą zostaniesz zabita. Nie ma tutaj dobrej możliwości dla tej osoby. Jest ona zwyczajnie za wolna. Gdyby nie wieżyczka, gdyby nie ta wieżyczka, moi drodzy, która strzeli w nas dwukrotnie, rozważyłbym próbę zabicia tylko tych żołnierzy Adwentu. Ale niestety, ze względu na to, iż jest również ta wieżyczka, nie ma to sensu. Nie ma to najmniejszego sensu. Przepraszam ciebie najmocniej, Gale, ale niestety jesteś zdana na siebie. Chociaż przemieść się za pełną osłonę. I czysto teoretycznie jest malutka szansa na to, że nie widzi ciebie wieżyczka. Jest malutka szansa na to, że wieżyczka nie będzie w stanie w nią trafić. No ale my już nic dla tej osoby nie możemy zrobić. Wszystko zależy od jej szczęścia. I zostanie ogłuszona teraz. Tak. I koniec misji. Ta osoba już nie żyje. Teraz dron ją zabija. To jest ogłuszenie na dwie pełne tury. To jest to, co jest najniebezpieczniejsze w dronach. Nie ma szans. Widzicie? Przez dwie tury nie możemy nic zrobić. Dosłownie. Nic. Zero. I koniec. Drony są straszliwie potężne. No niestety. Udało nam się ewakuować tylko jedną osobę. Wieżyczka popsuła nam tutaj plany. Dziękuję wam za uwagę. Ten odcinek był odrobinkę dłuższy niż planowałem. Jeszcze tylko rozdamy doświadczenie i ten odcinek się zakończy. Misja częściowo udana, żołnierze otrzymają doświadczenie. Zdobyliśmy jednego żółtodzioba, który jest warty 10 punktów zaopatrzenia. Niestety straciliśmy jednego członka ruchu oporu, który mógł do nas dołączyć. Niefortunnie. Ale nie chciałem ryzykować żołnierzy, którzy są warci dużo więcej. Powinniśmy dostać dwa poziomy, jeżeli się nie mylę. Jeżeli tak się faktycznie stanie, to jest to w pełni warta tego, co się... No nie wiem, Shen, straciliśmy jednego człowieka. Nie wiem, czy będziemy świętować to, co się wydarzyło. Bezszelestne. Oraz... Myślę, że przede... Ten technik... Niech będzie, że jest to technik rakietowy przede wszystkim. Niestety. Udało nam się uzyskać tylko jednego żółtodzioba. A ja tymczasem dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!